Pasjonaci fotografii oraz miłośnicy Suwalszczyzny mają szansę na zaprezentowanie swoich zdjęć szerszej publiczności. Wszystko dzięki cyklowi wystaw Suwalszczyzna w amatorskim kadrze, jaką zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach. Uczelnia do współpracy zaprasza wszystkich fotografów niezależnie od wieku. Szczegóły przedstawił Dawid Harasim, rzecznik prasowy PWSZ w Suwałkach. Nasza galeria akademicka działająca przy bibliotece w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach zaprasza miłośników fotografii i miłośników regionu, czyli Suwalszczyzny i prezentujemy ich fotografie, czyli ich dzieła, coś co lubią robić i robią na co dzień, zazwyczaj amatorsko. My chcemy pokazać ich dzieła, pokazać szerszej, szerszemu odbiorcy, poniekąd też wypromować młodych miłośników fotografii, bo w każdym takim cyklu, czyli cyklu zdjęć Prezentujemy ponad 20 fotografii wybranych przez autora. Te zdjęcia wiszą u nas na uczelni. Cała wystawa, czy cały cykl tych wystaw odbywa się pod patronatem dwóch znanych fotografów z regionu, których przedstawiać nie trzeba, czyli Jana Malczewskiego i Huberta Zatojanowskiego. Pierwszą odsłonę cyklu wystaw można już oglądać. W galerii akademickiej PWSZ zawisło bowiem 20 zdjęć Artura Śliwińskiego. W marcu natomiast Suwalszczyznę w swoim obiektywie zaprezentuje Krzysztof Mierzejewski. Teraz prezentujemy zdjęcia pana Artura Śliwińskiego, mieszkańca Suwałk, oczywiście miłośnika fotografii. W marcu do współpracy zaprosiliśmy Krzysztofa Mierzejewskiego, który również zgodził się pokazać swoje zdjęcia, któremu też chcemy niejako pomóc w promocji czy pokazać go szerszej publiczności. Po prezentacji kilkunastu artystów, patroni wystawy wybiorą najlepsze fotografie. W PWSZ odbędzie się natomiast wernisarz prezentujący najpiękniejsze ujęcia suwalszczyzny.